Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, o tym, jak zareagował system żydowski, jak zareagował Jezus, jak się ta sytuacja skończyła. Także to już za chwilę, tydzień temu, pamiętamy, mieliśmy fragment, koniec Wielkiego Święta, gdzie niezwykłe było to, jak Jezus wezwał powiedział, że niezwykłą rzeczą wezwania Jezusa było to, że skierował je do wszystkich. Zaproszenie, jeśli ktokolwiek, nie? To było mm, jeśli kto pragnie, niech przychodzi do mnie i pije, nie? Każdy, kto pragnie, mógł przychodzić, nie? jakieś tam wybrani do jakiejś konkretnej grupy. Jezus się nie kierował, tylko jakby wysłał to, mm, to wezwanie, skierował do wszystkich ludzi. Mówiliśmy później o dwóch grupach, o tym, jak lud był niedoinformowany, miał fałszywe informacje przez to później odrzucał Jezusa i o elicie, która ta wierząca miała fałszywe miała prawdziwe informacje, ale bała się, ze strachu milczała i przez to jakby odbiór ludzi wszystkich był taki, że elita i cała reszta myśli, że, 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 że cała reszta myślała, że cała elita jest przeciwko Jezusowi. O tak powiem, nie? przez to, że, że właśnie ci ludzie z elity, którzy prawdopodobnie wiedzieli, jaka jest prawda, byli potajemnie uczniami Jezusa, nie powiedzieli, nie jakoś bronili Jezusa, ale w jakiś taki sposób y, tylko formalny, proceduralny, nie, nie rozstrzygając, w ogóle nie, nie, nie odpowiadając na te zarzuty y, tej drugiej strony o to, że Jezus nie jest z Betlejem na przykład, y, tylko tam w, o procedury, o przesłuchania tego typu sprawy się spierali. Także dzisiaj będzie jakby dalszy ciąg tej sprawy, ale już całkiem jakby inna, następny dzień, ale zanim przejdziemy do studium to pomodlimy się Andrzej, proszę. Dzięki Panie Boże, że możemy się tutaj spotkać, że możemy studiować twoje słowo. Spraw Panie Boże, abyśmy zawsze oddawydawali zastosowanie w naszym codziennym życiu i żebyśmy zawsze pamiętali, aby wykonywać twoją wolę, nie naszą. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy mieli y, fragment od 7,53 do 8,11. Przypominam, poprzednio byli gdzieś. Y, jest tu napisane konkretnie. Nie, że Jezus stanął, nie? Bo poprzednio, w 37, wcześniej, gdzieś to się odbywało w okolicach świątyni. Teraz będzie, w no, tak czy siak, gdzieś w centrum Jerozolimy. Teraz y, będzie przeniesienie na, y, na chwilę na górę oliwną i potem powrót do świątyni. Możemy pokazać zdjęcia z Jerozolimy. Y, to jest zdjęcie z perspektywy góry Oliwnej a naprzeciwko no macie ten meczet arabski, no i tutaj gdzieś, gdzieś o tutaj za tą lewą kopułą w lewym górnym rogu, to tam jest ten mur, ten, to co Żydzi twierdzą, że to jest ten mur świątynny, tam ta ściana płaczu tak zwana, nie? Także widzicie, że tutaj przejść stamtąd tutaj, z Góry Oliwnej do centrum Jerozolimy, to jest gdzieś pół godziny drogi, powiedzmy, takiej delikatnej, nie? To tam trzeba zejść trochę i wejść. Tutaj to jest właśnie też znowu panorama z Góry Oliwnej, nie? Tutaj jest ten mur zewnętrzny, taki na pierwszym planie Jerozolimy. Tam w prawo by była ta brama, złota chyba ona się nazywa, nie? Zamurowana, yy, ta, co jest przepowiednia, znaczy proroctwo, że Jezus przez nią przejdzie. Tam Arabowie zrobili sobie cmentarz, bo wymyślili to tak, że jak Jezus ma przyjść przez tą bramę, no to jak przejdzie, no to zrobimy mu cmentarz przed bramą, żeby jak przejdzie, to będzie musiał się przynajmniej 7 dni oczyszczać, że przeszedł przez cmentarz, no to, to przynajmniej troszeczkę 7 dni opóźnimy to przyjście Mesjasza, tak sobie to wykminili. No ale to taki off topic. W każdym razie jest blisko, yy, dosyć. Dzisiaj ta góra oliwna, no to tam yy, wiecie, kościół z tym, z tym ogrodem Getsemane, też cmentarz wcześniej, tam na górze jakieś takie arabskie zabudowania, także tam wielkich jakichś takich miejsc do odpoczynku nie ma, no wtedy. Yy, jak sama nazwa wskazuje pewnie, zresztą teraz trochę też tam jest bardziej tak na, powiedzmy, patrząc z Jerozolimy to na lewo, jest trochę tego lasku, także no, takie miejsce odpoczynku, nie? czyli po, ty, po tej debacie Jezus przechodzi na odpoczynek na górę oliwną. Także tak tyle tytułem wstępu. Przeczytajmy. I rozeszli się każdy do domu swego. A Jezus udał się na górę oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadwszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią, na nią kamień. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł jej kobieto. Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To mamy nasz dzisiejszy fragment. Jakiś taki podział, no to możemy sobie zrobić 7,53 do 8,2 zawiązanie akcji, no bo tutaj mamy, że tam się rozchodzą, tutaj Jezus idzie na tą górę oliwną, potem rano wraca do świątyni, nie? Takie zawiązanie, pokazanie miejsca. Potem 8386A, czyli początek tego wersetu to jest jeden grzech. Potem 86B89 możemy sobie zatytułować wiele grzechów. Dlaczego to za chwilę o tym? No i potem 810 i 811 żadnego potępienia. To będzie nasz fragment. Zobaczcie, końcówkę poprzedniego jeszcze fragmentu. Zobaczcie, i rozeszli się każdy do domu swego. Co się wydarzyło wcześniej? była ta, no Jezus miał to wezwanie do wszystkich, oni wysłali, faryzeusze i, i kapłani wysłali te, te swoje sługi, czyli tych, no, swoje zbrojne ramię, żeby porwali Jezusa, pojmali. Oni wracają, ci słudzy, tak mamy przetłumaczenie, ale mówimy, że to, no, mówiliśmy, że to taka jakby policja trochę, wracają, mówią, że no nikt tak nie nauczał, no tośmy go nie zawinęli, no i wtedy oni mówią, no to przecież nikt w niego nie uwierzył, tylko ten motłoch, który nie zna zakonów. wstaje nikodem, mówi o tym, że trzeba by go najpierw przesłuchać, zanim go zabiją. No to oni od razu, no to czyż i ty przystałeś do niego, nie? Zbadaj pisma. No i tyle, nie? I zobaczcie, i rozeszli się każdy do domu swego, nie? Czyli jest jakieś rozejście bez żadnej decyzji, nie? No bo mogli przecież, no albo znowu wysłać te sługi, tak? No, albo stwierdzić, dobra, no to go nie będziemy, mm, nie będziemy teraz go jakoś, nie, nie chcemy go pojmać, tak? Może nas przekonał czy coś. No widać, że tutaj jakieś, jakieś czy nastało jakieś rozdwojenie, czy tam nie mieli pewności, no bo stwierdzili, że może rzeczywiście ci ludzie teraz, teraz nie jest najlepszy moment, żeby Jezusa pojmać, no bo mm, dopiero co, no bo, bo, bo jest, jest, ma dużą popularność. Nie, nie wiemy tego rozchodzą się każdy do swojego domu, czyli takie jakieś rozejście bezdecyzyjne. Nie? Jezus, zobaczcie, idzie na górę oliwną na noc, nie, na wieczór. Nie? No bo tutaj y, gdzieś w dzień no, to była ta dyskusja. I potem i znowu rano, nie? czyli gdzieś na noc idzie odpocząć, nie? Pewnie ze uczniami. Oddala się, nie, nie, nie siedzi, wiecie, nie dyskutuje tam przez całą noc. Tylko to jest też ważne, jak zastosowania z praktyki, nie? żeby nie zapominać o odpoczynku, nie? że tutaj jest w ogniu walki, następnego dnia znowu będzie w ogniu walki, czyli dzisiaj, jak znaczy tego, co, to, co dzisiaj czytamy. No ale nie chcę jakby, znajduje też czas na odpoczynek, na wiecie, pewnie spotkanie właśnie z nimi, jeszcze z uczniami, porozmawianie, chyba, że już nie mieli si siły, padli, no ale jakiś taki czas jeszcze wewnętrzny, nie? żeby nie tylko, to jest jakaś taka pokusa często takich ludzi, takich działalników, nie? żeby tak się wręcz zażynać nie? w pracy, w służbie, to różnie ludzie, jak, znaczy... Zwykle, jak mają i w pracy, no to też tak no może niezwykle, ale można, można to obserwować i w pracy, w służbie, różnych takich jakby czynnościach. Nie? Tutaj jest ważny przykład. Jezus nie udaje się na Górę Oliwną, tam, prawda, na, na sen, na odpoczynek, i dopiero rano przychodzi do świątyni znowu na, na bój, na, na, na wie przecież, że oni zaraz znowu przyjdą, że znowu będzie się musiał z nimi ścierać, nie? ale znajduje ten czas na odpoczynek. Przychodzi rano do świątyni. Nie? I zobaczcie, jest troszeczkę inna yy, jest inna atmosfera. Nie? Po czym odczytujemy, po czym widzicie na przykład, że jest inna atmosfera, nastawienie? Yy, jakbyście, skrócie, przeczytajcie sobie. Yy, nie musimy się dzielić na grupę, ale możecie sobie w ciszy przeczytać te, powiedzmy, ósmy, drugi, trzeci, czwarty werset i wychwyćcie, w czym. Co widzicie takiego innego, nie? Co, co widzicie co się różni od tego dnia poprzedniego, jeśli chodzi o właśnie atmosferę debaty, dyskusji, yy, nastawienia do Jezusa Wracamy po pracy w grupach yy, co wskazuje Wam na troszeczkę inną sytuację? Inny kontekst, inną atmosferę wydarzeń, które będą dzisiaj się rozgrywały w stosunku do dnia wczorajszego, poprzedniego. Ktoś coś zaobserwował? To są tam szczegóły jakieś, ale trochę nam będą mówiły. Zobaczcie na postawę Jezusa, ciała. Wcześniej co robi? Stoi, woła, nie? Jest debata cały czas, nie? Stanął i głośno zawołał 37. Wcześniej też było, wstąpił do świątyni, nauczał, nie? to też gdzieś stoi, jest jakiś, jakiś konflikt. A tutaj, zobaczcie, rano usiadł, uczył ich. Nie? Czyli jest troszeczkę inna, na co to wskazuje, że Jezus siedzi. Nie? Słuchają go z uwagą, nie? No bo gdyby, wiecie gdyby Jezusa nie słuchali, a Jezus by gdzieś tam siedział na uboczu, no to nikt by go nie słuchał, nie? tylko by tam latali, jakieś swoje sprawy załatwiali, nie? jakieś tam te ofiary. No a tutaj jest tak, że skoro Jezus siedzi i może ich uczyć, to znaczy, że go muszą słuchać z uwagą, no bo inaczej by nic z tej nauki wyszły. Nie? Że tutaj jest inny troszeczkę inne nastawienie, nie? jest zainteresowanie. To nie jest kłótnia, nie jest jakieś przemówienie Jezusa, tak jak wcześniej, nie? jakieś orędzie czy nauczanie. Tylko to jest taka atmosfera właśnie nauki, nie? czyli są zainteresowani. nie? Na tym wtedy polegała właśnie nauka, nie, nie na, na jakichś tam wykładach zwykle, tylko pytanie-odpowiedź. Tak Jezus przecież z uczniami, nie? też jak jest opisane, nie? Jezus im mówi na przykład jakąś przy, y, przypowieść, no to oni później pytają o nauczycielu, wyjaśnij nam tą i tą przypowieść. Nie? Jak, czy jesteście z nami na na Biblii w czasie zarazy, no to tam jesteśmy właśnie gdzieś, gdzieś myślę, gdzieś w zeszłym tygodniu albo jeszcze wcześniej, nie? Właśnie była, były te przypowieści, było między innymi o Konkolu, nie? No i oni, najpierw Jezus ją opowiedział, yy, a potem oni przychodzą, pytają, nie? Uczniowie, także jest podobny kontekst. Także jest zainteresowanie ludzi. No i potem przychodzą, zobaczcie, trzeci werset. Przychodzą ci nauczyciele w piśmie i faryzeusze, no, do kobiety zaraz przejdziemy, no ale jak mówią do Jezusa? Pernauczycielu, nie? Czyli w ich, wiecie, nie? Zwodzicielu, nie? Tam przestępco, coś tam. Nie przychodzą z, yy, z zarzutami, czy tam, że jesteś jakiś, nie wiem, czy obłąkany, czy, 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 czy zły, czy, 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 nie wiem, burzysz ludzi, nie? Bo przecież tak, tak myślą, nie? Mają różne, czasami przychodzą z różnymi takimi zarzutami, no tylko przychodzą i jakby według nich mówią yy, z szacunkiem, nie? Według nich no bo wiemy, że Jezus jest bogiem, nie? Że tutaj nie jest żadnym, znaczy jest też nauczycielem, no ale to nie jest jego główna funkcja, nie? No ale według nich jakby mamy oni się zwracają jakby według nich na pewno z szacunkiem, nie? No bo yy, jak na nich to i tak jest dużo, powiedzmy tak, nie? Także jest troszeczkę inny kontekst, nie? Nie takiej konfrontacji walki. Tylko ludzie są zainteresowani, nie? Siedzi Jezus, naucza, ludzie siedzą wokół Niego, no i za jakiś czas przychodzą, nie? Bo jest potem uczeni w piśmie, nie? Czyli mija jakiś tam czas. Przychodzą ci faryzeusze, mają, chcą, tu zaraz widzimy, mają, yy, mają nieczyste intencje, chcą Jezusa przyłapać, wciągnąć, nie? To, to, to widzimy w szóstym wersecie, że kuszą Go, chcą mieć powód do oskarżenia, no ale przychodzą tak miło jakby, nauczycielu, to powiedz nam, nie? Ty zaś co mówisz, nie? Tak ładnie, nie? No tutaj jest to, a ty co nam powiesz, nie? Tak jakby atmosfera jest powiedzmy miła, nie? Uwaga, nie jest taka konfrontacyjna od razu, nie? Przychodzą z pytaniem, nie? Tą kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz nakazał nam kamienować, ty zaś co mówisz, nie? Takie mają, z taką rzeczą do niego przychodzą, do Jezusa. Jak Jan, zobaczcie, że tutaj podaje nam od razu interpretację, nie? Od razu nam podaje interpretację, co, co tutaj jest, yy, jakie jest ich prawdziwe, yy, prawdziwa motywacja, nie? No bo normalnie powinni mieć motywację, że chcieliby się nauczyć, nie? Tak jak tamci ludzie uczą się od Jezusa, coś pytają, Jezus ich naucza. No to oni normalnie też powinni, nie? Co się powinno z taką zrobić? Czy tam ty zaś co mówisz, nie? No jest, pytanie ich jest jakby okej, okay, nie? No ale ich motywacją... Słowa ich wskazują na motywację, że chcą się uczyć, a w rzeczywistości mamy, widzimy, że ich prawdziwą motywacją jest to, żeby jakoś przyłapać Jezusa, że on coś powie, no i wtedy go oskarżymy. Jak powie tak, to tak, jak tak, to tak. Nie? Tak jak wcześniej chcieli, yy, znaczy nie wcześniej, ale chcieli zrobić z tym z podatkami. Nie? To też przecież przyszli, yy, nie? żeby Jezusa, nie? Yy, żeby yy, właśnie mieć na niego hak, nie? jak zrobić z podatkami, nie? Co, co, co Jezus odpowiada, że oddajcie Bogu co boskie, a co cesarskie cesarzowi, nie? w ten sposób parafrazuję. Nie? To, to była druga taka sytuacja, że przychodzą niby z jakimś problemem, ale po to, żeby mieć na Jezusa jakieś haki, nie? jakoś, że to powiedział i, i tu na przykład złamał to prawo. Nie? I tutaj przychodzą z takim samym yy, z taką samą obłudą jakby, nie? że grają nieczysto. Dlaczego grają nieczysto, możemy się, się zapytać, nie? Gdzie ich y, ta obłuda wychodzi? Dlaczego, co wskazuje, jakby patrząc na cały kontekst, gdzie jest ich obłuda, czy niekonsekwencja? Gdzie, y, jakbyście całą tą historię patrzycie, co wam się nie zgadza? Pierwsza podstawowa rzecz. Z kontaktów międzyludzkich, tak to nazwijmy. Niezbyt, no, nie, nie jest to nic skomplikowanego, no ale każdy mniej wie o co chodzi. O co oskarżają kobietę? No, o grzech, a sami są też. No, no to tak, ale no to, to, to już jest bardziej skomplikowana sprawa. Ale jaki grzech? No, Cudzołóstwo. Jak to A się Może robi? sami korzystali z tych z, z usług też no właśnie, tej kobiety? Nie chodzi, nie? Cudzołóstwo sam ze sobą to ciężko zrobić, nie? No, raczej no musiał być jakiś chłop, nie? No, tak, no. powiedzmy, mówimy tak yy, konserwatywnie, nie? Bo dzisiaj to już, to nie musiałoby tak być, no ale powiedzmy, jesteśmy tu raczej, uważamy, że jeszcze czasy takie konserwatywne, Stary Testament, czyli no, jakiś chłop musiał być do tego cudzołóstwa, nie? A chłopanie przyprowadzili jakoś, nie? Mają samą kobietę. Jak ją przyłapali, nie? Zobaczcie, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. No to jak przyłapali, musieli przyłapać i chłopa, nie? Przynajmniej wiedzieć, który to jest. No przecież to wie, czy to jest jakaś tam nie taka strasznie wielka społeczność, nie? A mężczyzny nie przyprowadzili. Zobaczcie, to prawo, do którego się oni odwołują, możemy zobaczyć. Trzecia Księga Mojżeszowa, to jest 20. Tego kamienowania za cudzołóstwo. Trzecia księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Mm, 20 rozdział, 10 werset. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Zobaczcie. Od kogo się w ogóle zaczyna to prawo? Mężczyzna. Cudzołożnik, nie? Pierwsze te nakazy są do mężczyzny. Dopiero później jest jak i cudzołożnica, że kobieta też, nie? I stare przede wszystkim, nie? Zaczynało się od mężczyzny. Oni tutaj przychodzą tylko z kobietą. Dlaczego możemy się domyślać, nie? Jakie są wasze domysły? Dlaczego nie przyprowadzili też chłopa? No może im ucieknie nie? Ale ciężko to, kobieta też przecież mogłaby uciec, nie? Zresztą pewnie jak, jak miało być na przyłapaną, no to pewnie by go widzieli, nie? Także no, może i tak było, ale to mogliby powiedzieć, że chłopa teżśmy prawie mieli, ale nam uciekł, nie? No trochę słabe, nie? Dlaczego jeszcze mogli go nie wziąć? Wziąć, u nas się mówi wziąć w Lubelskim. bo mógł być jednym z nich. Mógł być jednym z nich na przykład, nie? Mógł być jakiś wysoko postawiony, albo syn jakiegoś wysoko postawionego, nie? Albo właśnie jeden z nich, no jakoś o mężczyźnie nic nie wspominają, jakimś dziwnym trafem, nie? Czyli prawdopodobnie jakoś to było niepolitycznie, żeby i tego mężczyznę, wiecie, yy, no, skazywać, czy no, z, trzeba by go zabić, nie? No bo tak, takie było... Prawo, nie? Także prawdopodobnie jakaś wysoko postawiona osoba, nie? Może jeden z nich, może nie opłacało się go przyprowadzać, nie? To jest ich kolejna obłuda, nie? Czyli pierwsza ich obłuda, no to było to te nieczyste ich intencje, że deklarują jedną sprawę, że tu się chcą nauczyć rzeczywistości, Jezusa chcą przyłapać, na jakiejś odpowiedzi mieć hak, nie? Za to go atakować albo za to, nie? Bo jak powie, żeby ją zabić, nie? No to mogą mówić, a, a co z właśnie z mężczyzną, nie? Albo jak powie, nie zabijać, no to przecież tu łamiesz zakon, nie? Także no, pewnie jakieś takie, nie, nie mamy powiedzianego jakby ich scenariuszy, które oni sobie już mieli w głowie, że na taką odpowiedź Jezusa to my go tak, a na taką to tak, nie? Tego nie wiemy. Ale jest powiedziane, że chcieli mieć powód do oskarżenia go, nie? Że kusili go. Czyli to była ich pierwsza obłuda. Druga, że nie przyprowadzili chłopa, którego prawdopodobnie też ujęli, no bo jak przyłapali na cudzołóstwie no, tą kobietę, no to raczej mężczyznę też, nie? Tak jak mówiłem, to raczej się chyba wszyscy zgodzą z tym. Także tu mamy ich drugą obłudę, nie? Zobaczcie, co robi Jezus, nie? Jezus można powiedzieć. Można by powiedzieć, jakby. Um, to to źle, źle zabrzmi, ale. Bo chciałoby się powiedzieć, gra na czas. Nie? Znaczy, nie gra na czas, ale jakby ignoruje to pytanie. Nie? Ignoruje ich pytanie, bo schyla się, coś pisze. Nie? Coś pisze na piasku. Nie, no bo oni tu przychodzą, wiecie, już są, ale załatwimy go, nie, ale mam, jak powie tak, to my tak, jak zrobi tak, to my tak, nie, już go mają, tak oni myślą, już są pewnie podjarani, no tam nauczycielu, wiecie, tak na początku yy, miło, nie, no, ale tam już, ju, już się prawie cieszą, pewnie, nie, że już go zaraz będą mieli, no bo to kobiety mają. No, a Jezus schyla się, pisze od ziemi, po ziemi, nie udziela odpowiedzi. To nie jest, to jest źle powiedziane, że gra na czas, bo jak się gra na czas to. To, to, to zwykle się nie wie, co ma się zrobić i się gra na czas, nie? To już źle mówię. Można powiedzieć zwleka, żeby ich właśnie, wiecie, pokazać ich złą y, naturę, czy... No bo jak, jak, wiecie, oni już są tak napaleni, że zaraz będą Jezusa mieli, Jezus na razie nic nie odpowiada, on to oni się, wiecie, denerwują, nie? Niecierpliwą, że no to my już byśmy chcieli ten nasz scenariusz jeden albo drugi, y, wiecie, realizować, nie? No oni co robią? Nastają, nie? No bo a gdy go nie przestawali pytać, nie? Czyli oni naciskają, nie? Naciskają, to jest ich znowu objaw złej woli, nie? No bo zadali to pytanie, Jezus przecież głuchy nie jest, coś tam pisze, nie? Oni naciskają dalej, nie? Oni naciskają dalej. No i Jezus im daje rozwiązanie. Zobaczcie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Nie? I znowu się schyli, i znowu pisze. Nie? Mamy dwa razy Jezus, jakby, pisze coś na, 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 tej, na tym piasku, na ziemi, bo wcześniej jest napisane, że tam schylił się i pisał. I znowu, nie? pisał. No, do nich mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Odwołuje się jakby do ich też tej sumienia, obłudy, nie? bo to już wiemy. Pisze dalej, nie? Usłyszeli to, jeden po drugim wychodzą. Nie? Zobaczcie, że sumienie ich rusza, jeden za drugim, poczynając od najstarszych, nie? że ci najmłodsi, najbardziej jacyś tacy zawzięci byli, tych najstarszych to sumienie naj... pierwsze łapie, nie? dotyka, wychodzą, nie? wychodzą wszyscy. Nie? Możemy sobie zadać pytanie: nie? Co Jezus pisze? Nie? Nie wiemy tego, nie. Możemy, możemy, się tylko domyślać. Nie mamy, że dwa razy coś pisze. Na początku czy to samo i potem znowu, nie? Pisze albo to samo. Widać, że oni odchodzą, nie? Widać, pisze na piasku, nie? No, czyli nie tam, że sobie rysuje, wiecie, na kartce, tak jak my sobie często tu rysujemy jakieś tam wzorki, nie? Tylko coś pisze, nie? Czyli coś pisze, no to widać na piasku. Prawdopodobnie oni też to widzą. Nie? Czy jak podejdą bliżej, no to widzą, czy inni, ci, co są bliżej, to widzą. Jak, się, jak myślicie, co może pisać, co, co pisze? Yy, no bo widzimy też ich reakcję, nie? zobaczcie, że oni wychodzą, jakby, nie? no bo mówi: Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, i znowu pisze, oni usłyszeli, no i wychodzą to, nie? że rusza ich, także wszyscy wychodzą, nawet ci najbardziej zapiekli. No, co Jezus mógł pisać? Mówię, domyślamy się, nie? To nie jest przecież... Być może na przykład właśnie ich grzechy, nie? No bo mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Także być może pisze ich jakieś obłudne myśli. Czy właśnie ich grzechy pisze, nie? Że każdego jakiś grzech, nie? No i, i oni to widzą. No i każdego rusza to sumienie, nie? To są jakieś nasze domysły, nie wiemy. Widać, że działa, nie? Że, że Jezus dwa razy to robi... Nie jest powiedziane, jak mówię, co pisze, to się możemy tylko domyślać. Na początku to robi i w sensie za nim odpowiada: oni już przychodzą, już mówię, są, potem go naciskają. On sobie dalej spokojnie pisze. Mówi to jedno zdanie: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Czy na nią kamieniem, tutaj mamy w tym tłumaczeniu, no i znowu schyla się, znowu pisze. Oni wychodzą, nie? Zostaje. Sama, zostaje ta kobieta sama z Jezusem, nie? Zobaczcie, przejdźmy teraz może do kobiety. No bo ich obłuda, że ich rusza serce, widać, że nawet tych faryzeuszów, nie? Faryzeuszy chyba tak się mówi, nie? I tych nauczy nauczycieli w piśmie, no nawet ich to sumienie ruszyło, chociaż to są tacy jakby archetypy takie obłudy, może tak, można tak powiedzieć, nie? że nawet jest coś faryze, że jesteś faryzejski czy coś takiego jest, tak się czasami mówi po polsku, ty faryzeuszu, nie? że to wręcz yy, no, to są takie yy, ich nazwa już kojarzy nam się z obłudą, nie? No, ale nawet tacy, tacy, takich ludzi rusza sumienie, jak Jezus tu właśnie mówi, być może pisze tej te grzechy. Przejdźmy do kobiety. Nie? Zdradzała, widać, że Podwójnie, nie? bo tak. Po pierwsze złamała ślubowanie, po drugie, no bo cudzołożyła nie? jest zamężna. Po drugie popełniła ten grzech seksualny, nie? Także mamy jakby dwa grzechy, nie? Zobaczcie, jak często ona się odzywa w tej rozmowie. Kiedy ona się odzywa pierwszy raz? W rzeczywistości pierwszy i ostatni, nie? Na końcu. Na za... końcu, nie? W jedenastym wersecie mówi dopiero nie nikt, panie, nie? O czym nam to świadczy? Nie? O czym nam to świadczy? Normalnie, powiedzmy normalnie, hmm, no powiedzmy tak, normalnie, może nie normalnie, no bo tutaj też mamy tą kobietę, która zaraz będzie mówić, ale... Co by nam się wydawało, co ta kobieta, ta kobieta powinna robić, nie? Jakbyście siebie postawili w takiej sytuacji, czy wyobrazili sobie kogoś, nie? Jakiegoś tam znajomego, co grozi jej śmierć, wiecie? To nie są tam przelewki, że oni przeprowadzą ją, no tam coś pokiwa palcem, nie rób tak i idź do domu, nie? Ona tego nie wie, ona zasługuje na śmierć, prawdopodobnie się wie, że ta śmierć ją czeka, no bo przyprowadzili ją ci rozjuszeni, wiecie, faryzeusze, ci nauczyciele. W Piśmie jest proste prawo w zakonie, nie? że ma zostać ukamienowana, czyli taka brutalna śmierć cierpiąca, nie? no bo to dostaje tymi kamieniami. Nie jest to śmierć taka w chwili, nie, nie wiem, jak na nie wiem, jakimś ścięciu czy rozstrzelaniu, no tylko powolne umieranie w cierpieniu, straszne. Nie? Także to ją czeka. No i co powinna robić normalnie? Co by Wam się wydawało? Albo powinna co robić? Jakoś się bronić, nie? Tłumaczyć, że to tam z miłości, nie wiem, że to ten chłop ją zmusił, na przykład, nie? Albo że siłą, a że coś tam, a że nie wiem, że to tak, że właśnie to taka miłość silniejsza, no różne można by, albo że oni też, nie? Są grzesznikami, nie? Różne można by wymyślać jakieś takie obrony, które by przychodziły do głowy. Nie, i pewnie by, by, by wielu tak zrobiło. Ona nie mówi nic. Zobaczcie, nie? że już stawiają ją przed Jezusem. Ona nie leci, nie tłumaczy się Jezusowi, no bo oni też ją jakby przyprowadzają przed Niego, jakby przed sędziego takiego. Ona nie zabiera głosu. O czym to świadczy? Że żałuje. Prawdopodobnie że żałuje, wstydzi się, nie. Wie, że nie ma nic na swoją obronę, nie? no bo tu w rzeczywistości rzeczywiście nie ma nie? nic na swoją obronę, bo nic jej nie tłumaczy. No, ale wielu by się i tak próbowało tłumaczyć, nie, nie mając, wyda, chociaż tak jak mówię, nie ma, to by nie, nie, nie mieliby nic na swoją obronę, w sensie w żaden sposób by to ją nie usprawiedliwiało, nie? No, może jakby siło gdzieś tam, no to by mówiła, ale tu prawdopodobnie tak nie było, nie? Czyli ona nawet nie, nie wyskakuje z czymś takim, ale widać w niej wstyd jakoś, czy skruchę, nie? Coś takiego. Zresztą Jezus tutaj widać, no mówi, i ja cię nie potępiam, nie? I ci odtąd już nie grzesz, czyli widać, że on odczytuje to jej zachowanie jako takie przyznanie się do winy, nawrócenie. Nie? nie mówię nawrócenie w takim sensie, jak to często mówimy, że do Jezusa i tak dalej. Tylko nawrócenie z grzechu tego konkretnego. Że ona się rzeczywiście tego grzechu wstydzi, wie, że zrobiła źle, że zasługuje prawdopodobnie do na śmierć, no bo przecież tutaj to jej groziło. Nie broni się wstydzi się, żałuje, nie? Mówię, domyślamy się tego, domyślamy się na podstawie tego, że ona się w ogóle nie broni, nie? Jezus też yy, tak do niej podchodzi, nie? ja cię nie potępiał, nie? Przecież tu nie chodzi o to, że Jezus nie nienawidzi grzechu, to zaraz o tym porozmawiamy. Zresztą on i też jej to mówi, idź i odtąd już nie grzesz, nie? Już masz odrzucić to cudzołóstwo, nie? Ten stosunek do cudzołóstwa zmienić. Yy, ona mówi... Zobaczcie jeszcze panie, nie? Nikt panie, nie? Prawdopodobnie ci mówili nauczycielu, nie? Być może tylko grzecznościowo, tego nie wiemy. Widać wieże, co Jezus zrobił. Zobaczcie, że ona, że Jezus pokazał, uratował ją, nie? Tym jednym zdaniem, być może tym, co też pisał na, na, na tej ziemi. Pokazał, że jest większy niż cały ten system żydowski, nie? No bo tu kapłanie, cały ten system, wiecie, kilkudziesięciu pewnie ich przyszło, czy kilkunastu najmniej, myślę. No, bo tu mamy i faryzeuszy, i nauczycieli w piśmie, tak? Cały ten system zmiękł, wszyscy po jednym pouciekali, nie? Jezus mówi, i ja cię nie potępiam, nie? Tutaj ktoś może pomyśleć, no to fajnie, to no teraz możemy cudzołożyć. no Od razu jest idź i odtąd już nie grzesz, to już pokazuje, że jednak nie. Ale możemy się zastanowić, co w tym przypadku znaczyłoby potępienie. No śmierć fizyczną, nie? to jej groziło. Nie? Oni jej potępiali ją, to, to chcieli ją e, zabić. tu W tym momencie groziło jej śmierć, bo każdy miał obowiązek, nie? E, wiecie, to nie było tak, że tam do tego e, kamienowania, no to były jakieś wyznaczone, specjalne, nie wiem, jakieś grupy kamienujące. Nie? Tylko to prawo było do wszystkich Żydów, nie? czyli ktoś, kto wiedział, że ona jest cudzołożnicą, przyłapał ją, no to oni mieli obowiązek ją ukamienować. Także. To znaczyło potępienie w tym momencie, nie? zabicie jej. Nie? Jezus ją ratuje, pokazuje, że jest większy niż ten system mojżeszowy, niż, niż ten zak niż zakon, niż cały ten system fary faryzeuszów, nie? Tych, no, ten starotestamentowy. W tym sensie, że On jej nie potępia, nie zabija, nie, nie kamienuje, nie skazuje jej na kamienowanie. Nie? To nie znaczy, że Jezus mówi, ja cię nie potępiam, wiecie, że, że bo teraz często się tak mówi, na przykład każdy grzeszy, nie? czy na przykład takie zdanie, no, takie co się słyszy właśnie to z tym kamieniem kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień to na przykład mówi osoba która najczęściej coś właśnie potępiła coś złego zrobiła nie no ale tłumacząc się mówi no ale no wszyscy jesteśmy grzeszni nie czy kto tam jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień czyli jakby nie odwraca się od tego swojego grzechu no tylko idzie w tą stronę no to wszyscy grzeszą no to to jest tak powiedzmy w porządku no bo wszyscy tak robią nie tutaj nie jest tak bo to o tym, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, i ja cię nie potępiam później, to mówi ta osoba, która nigdy nie zgrzeszyła, nie? to mówi Bóg, Jezus. nie. Dobrze wiemy, zaraz sobie możemy zobaczyć, no bo teraz w takim razie, czy Jezus, no bo ja mówię o tym, że, że to potępienie, Jezus tu mówi w kontekście takim, że nie zasługujesz na śmierć, nie? na tą śmierć w tej, w tej chwili. Nie? nie mówimy o śmierci. Yy... Duchowej nie? o śmierci, jeśli chodzi o piekło, no bo tutaj wiemy, że zapłatą, że jeden grzech jest śmierć, ale za każdy grzech jest śmierć. Nie? Czyli w tym momencie wiecie, i za to cudoustwo ona powinna trafić do piekła, znaczy, gdyby w tym momencie umarło. I wszyscy tam ci faryzeusze i wszyscy ludzi tam żyjący, bo każdy jakiś grzech miał. W tym sensie tutaj Jezus jej nie potępia, że i oni zasługiwali na śmierć, i ona nie? w ten sposób przed nim, nie patrząc. Dlatego on jej nie potępia w takim sensie, że mówi nie zasługujesz na śmierć w tej chwili, nie? tylko idź i odtąd już nie grzesz, nie akceptuje to jej nawrócenie, nie? bo tak tą skruchę nie? Tak, tak to odczytujemy to, że ona y, nie, nic nie mówi, nie? w ogóle się nie broni, nie tłumaczy, nie? tylko widać rzeczywiście prawdopodobnie tak się domyślamy po jej reakcji i po reakcji Jezusa na to, co ona zrobiła, że. Że ona rzeczywiście żałuje tego, co zrobiła, nie? w tym sensie nawraca się jakby z tego grzechu, no bo Jezus też jej to mówi: nie? idź i więcej już nie grzesz, nie? o co chodzi? Żebyś się odwróciła od tego grzechu cudzołóstwa. Nie? No, wiadomo, że ona prawdopodobnie jeszcze zgrzeszy wielokrotnie w życiu, nie? no bo wątpię, żeby wiecie już od tej pory nigdy nie zgrzeszyła w żaden sposób, nie? no ale rozumiemy tutaj ten konkretny grzech, nie? że ma się odwrócić, że żałuje tego grzechu cudzołóstwa. Wstydzi się go, nie tłumaczy się, nie? No, i Jezus chce, żeby się konkretnie od niego odwróciła, nie? Już nigdy tego więcej nie zrobiła. Możemy sobie zobaczyć, żeby nie było, że, że tutaj na przykład Jezus właśnie nie potępia cudzołóstwa. Co Biblia o tym mówi? Co, on, co mówi Nowy Testament? Bo co stary, no to widzieliśmy. No to. To mniej więcej wiecie wszyscy nie możemy sobie zobaczyć na przykład z Rzymian o, o grzechu w ogóle, chyba ten, ten fragment. Zaraz pokażemy to jest ósmy rozdział 31-34. Drugi fragment, który zaraz będziemy czytać, to też każdy wie o tych, yy, o tych przypowieściach chyba na górze. nie? Jak tam są, jak, że Jezus przecież mówi, że nawet ten, kto porządliwie spojrzy na kobietę, to już cudzołoży. Także stawianie takiej tezy, że Jezus nie potępia cudzołóstwa, no to. To by była dosyć odważna teza, nie? Yy, możemy sobie zobaczyć ten ósmy rozdział, wersety 31-34, jeśli chodzi właśnie o to potępienie tutaj zbawionych, nie? Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak, jak żeby nie miał... Z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg sprawiedliwia, kto będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Nie? Tutaj jest mowa o, o tym, co Jezus Chrystus robi dla nas, dla ludzi, którzy Go przyjęli, za których On umarł. Nie? Tutaj ta sytuacja jest jeszcze przed śmiercią Jezusa nie? na krzyżu, no ale ta kobieta yy, równie dobrze może się to do niej odnosić, jeśli później nawróciła. Nie? Wiem, że Jezus nie przyszedł. Yy, sądzić nie? w sensie zabijać, ty, tylko właśnie zbawić, umrzeć za wszystkich. Nie? W ten sposób on też nie potępia jej za jeden grzech. Nie mówi, że masz teraz umrzeć, tylko on wręcz umiera za jej grzech za jakiś czas. nie? Yy bo umiera za, grza, za grzechy, umarł za grzechy wszystkich ludzi, nie? Teraz te fragmenty, o które, które mówiłem, które mniej więcej tam każdy zna, nie? Że jak Jezus mówi, możemy sobie zobaczyć z Ewangelii Mateusza yy, jak o tej wykładni, nie? Z, jakby o nowej wykładni Starego Testamentu, może tak, nie? Ten piąty rozdział 28-32, gdzie, gdzie podnosi poprzeczkę, yy, Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. To jest 27. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Także, no i potem tam o tym oku, nie? Tutaj widać, że Jezus nie przychodzi obniżać standardy moralne. Nie? tak jakby się wydawało po tym fragmencie że tutaj wiecie, jak tak nowocześni ludzie to by się, no tutaj tacy Żydzi tacy starotestamentowi źli no tu chcieli kamienować za to potępili ją za cudzołóstwo, a Jezus no taki nowoczesny, fajnie zaakceptował ją nie? I, i jest okej okay, jakby ta kobieta nie? ktoś mógłby tak, taki nowoczesno myślący tak na to patrzeć, tu widzimy, że że to nie jest tak, że Jezus obniżył standardy, nie? Że, Jezus, że teraz coś, co było kiedyś grzechem to teraz nie jest grzechem nie? albo w sensie przed, przed przyjściem Jezusa i po. Widzimy, że w rzeczywistości jest... W rzeczywistości to było grzechem wcześniej, tylko ci ludzie tego nie wiedzieli, nie? Bo tu Jezus im mówi, że już popełnił z nią cudzołóstwo, nie? W myślach. Widać, że w rzeczywistości dużo więcej, nie? No bo od, cudzoł... od patrzenia, wiecie, do cudzołóstwa, no to umówmy się, jest jakaś tam droga, nie? Dla jednych daleka, dla innych bliższa, można się o to spierać, no ale jakaś tam jest, nie? Że to nie jest i to samo, w sensie w, jeśli chodzi o, o, o czynność fizyczną, nie? A widać, że dla Jezusa jest to to samo, nie? Zobaczcie. Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nie? Widać, że ta norma jest dużo bardziej podniesiona, nie? To nie jest takie, że Jezus przyszedł i obniżył standardy moralne, tylko Jezus... Pokazał, że on przyszedł przecież i wie, że każdy grzech, że, że pokazuje, że wszystkie grzechy są takie same, nie? że każdy zgrzeszył, że każdy, na przykład czy tam w liście do Rzymian, zapłacą za jeden grzech jest śmierć. No i teraz nie ma tam dla nich sensu, nie wiecie, karać za ten grzech śmiercią. A za inny, na przykład za jakiś tam mniejszy? Nie, nie mówię tutaj o karze śmierci za morderstwo i tak dalej, nie? ale w tym, o tych przypadkach, nie? tej śmierci starotestamentowej, gdzie, gdzie tam było dużo tych kamienowań, za różne rzeczy. No i Jezus pokazuje, że zarówno oni zgrzeszyli, jak i ta kobieta zgrzeszyła. Nie? I tutaj teraz nie chodzi o to, żeby ona umierała w tym momencie po tym grzechu, tylko żeby się nawróciła, przyjęła Jezusa do swojego serca. Nie? Taki jest sens przecież myśli yy, tego. Misji Jezusa na ziemi, nie? żeby ludzie nie żeby przestali grzeszyć, bo tak nigdy nie będzie. Chociaż tak taki jest Jezusa, jakby wola, nie? że ten człowiek, który już otrzymuje Ducha Świętego, ma moc do walki z grzechem. Nie, nie musi grzeszyć, może nie grzeszyć, ale on kładzie swoje życie za wszystkie grzechy, nie? Nie, nie potępia za jeden grzech tej osoby, w takim sensie, że ona już się do niczego nie nadaje i yy, jest koniec, przekreślona. Nie, tylko Jezus jej daje szansę nawrócenia, nie? odwrócenia się od grzechu zawołania do Niego później, bo tu mówimy, jesteśmy jeszcze przed śmiercią, przed zbawieniem, tak, przed zbawieniem ludzkości, przed ofertą nawet zbawienia, nie? no bo jeszcze Jezus jakby nie umarł za grzechy ludzi, no ale to jest taki okres przejściowy, nie, Jezus już o tym często mówi, to się za chwilę wydarzy, także rozumiecie o mnie, o co chodzi. W tym sensie Jezus jej nie potępia, że nie skazuje jej na śmierć w tym momencie, ale to nie znaczy, że nie potępia w takim potocznym słowie tego znaczenia, czyli, że uważa, że źle robi, nie, no bo jak że źle zrobiła, no to widzimy i w tym następnym zdaniu, które mówi idź i odtąd już nie grzesz. Podobnie jest jeszcze. Możemy sobie zobaczyć w marku. Tam jest taka lista. Też cudzołóstwo się pojawia. Hmm. Za daleko pojechałem. Siódmy rozdział. To jest 7,21,22. Albowiem z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Zobaczcie, że tutaj te grzechy są zestawione i tutaj zobaczcie, nie ma rozróżnienia nie. jest też oczywiście cudzołóstwo ale zobaczcie, że no, są takie grzechy, nie wiem yy, takie, które by nam się wydawały no straszne, na przykład właśnie to cudzołóstwo, wszeteczeństwo, kradzieże a tutaj morderstwa no i na przykład jest złość albo podstęp, nie albo głupota, nie, mówię, wybieram takie rzeczy które się tak wydają mało takie, wiecie, takie półzłe czy takie mało złe, nie? Jakieś takie mniej groźne albo jakieś tam no, pycha, nie? Yy, No bo tam, że, że, że te inne są takie bardzo złe, no to wszyscy wiemy. A tutaj mamy, zobaczcie, mamy te grzechy wymienione jakby ciurkiem i to nie tak, że jakieś od najgorszych do, do najmniej, nie? No bo na przykład bluźnierstwo jest pod sam koniec, nie? Też grzech, takie bluźnierstwo w stosunku do Boga, nie? Także, no, idą one ciurkiem, i to widzimy, nam się właśnie składa z tym co Jezus tam zrobił, że oni przyszli. No i on mówi, kto jest bez grzechu, nie? Czyli tak jakby on nie pyta kto nie cudzołożył niech pierwszy rzuci kamień, nie? W ten sposób, że jakby zrównuje ten jeden grzech i do niej, tylko kto jest bez grzechu, nie? Nie pyta o nie, nie rozróżnia pomiędzy grzechami ich a tym jej, nie? W tym sensie yy, mamy to nam się składa właśnie z tym, z tym tekstem, gdzie są te grzechy powymieniane, nie? że dla nich, no to mieli jakoś tam gradację grzechów, tutaj dla Jezusa nie ma tego, nie? oni tak samo zasługują na śmierć, jak i ona. Nie? Z zastosowań jakichś, nie, to, bo już się zbliżamy do końca. Pierwsze, no to mówiliśmy tam o tym odpoczynku. Drugie, no to możemy zobaczyć sobie to prawdziwe nawrócenie, nie? bo tutaj mamy... Yy, po pierwsze, musi być ta skrucha, nie? i to prawdziwe nawrócenie odznacza odwrócenie się od grzechu i zmianę życia. Nie? Tego Jezus chce. Nie? Zobaczcie, że możemy wrócić tam do tego fragmentu. Nie? to prawdziwe nawrócenie, którego on od niej wymaga, to nie jest idź, jesteś OK. Nie? Czy tam widzimy się gdzieś tam później, tylko jest idź i odtąd już nie grzesz, nie odwróć się od tego grzechu. Nie? To tak wygląda prawdziwe nawrócenie, nie akceptacja, jakoś, że jesteś fajny, no i, i masz taką słabość, no to pewnie ci się czasem będzie przydarzało, nie? Tylko idź i odtąd już nie grzesz, nie? Masz się odwrócić od tego grzechu. Tu skruchę ża żalnie, no to tutaj troszeczkę ktoś może być, że tam nie dodajemy, no ja myślę, że w rzeczywistości nie dodajemy, no bo sytuacja jej jest rzeczywiście taka, że wiecie stoi w obliczu śmierci. No i się nie broni, nic nie mówi. To naprawdę mu, musi się wstydzić, nie żałować. Nie? Tak, yy, tak interpretujemy to jej zachowanie. No i też ważny jest stosunek do grzesznika, nie? Yy, do grzechu. Nie ma tej właśnie akceptacji ani jej, ani, jakiej, ani tej jej grzechu, nie? że dobra, okej, okay, nic się nie stało, nic tutaj takiego nie ma. Nie? nie ma potępienia w takim sensie, że nie zasługujesz w tym momencie, żeby cię zabić nie? na śmierć, yy, żeby oni cię zabili. Nie? Że oni tak samo zasługują, nie? tak? Jezus ją ratuje w ten sposób, ale jest stosunek do grzechu, do, do, do tego nie ma żadnego wiecie, przyzwolenia, jakiejś akceptacji, tylko ma, idź i odtąd już nie grzesz. Nie? Nie, ma, nie ma tutaj zero czegoś takiego, ok, tam wszystkim się zdarza, yy, nic się nie stało, nie? nic takiego nie wiemy. Nie? Idź i odtąd już nie grzesz, i to, to się będzie powtarzało. nie? Nie wiem, czy teraz to znajdę, ale jeszcze będziemy kilka razy to czytać. Jak Jezus uzdrawia tam kogoś, to też będzie, może zaraz tu znajdę. Chyba nie znajdę, ale to się jeszcze kilka razy będzie powtarzało, jak Jezus będzie z nimi rozmawiał, z, z różnymi ludźmi, których uzdrawia, to będzie mówił: Idź i odtąd już nie grzesz, nie? że tego Jezus chce, że stosunek do grzechu. Nie ma miejsca w nim na akceptację, jest odrzucenie powinno być, nie? Potępienie w takim sensie nie, że potępiam tego człowieka, że on się już do niczego nie nadaje, nie? czy zasługuje na śmierć, tak jak w tym przypadku tylko potępienie tego grzechu nie, że nie ma miejsca na akceptację, na jakiegoś y, takiego grzechu. Ale jest zawsze miejsce na nawrócenie. Nie? Tutaj to wiemy i później, i, i, i z tego, co Jezus też mówi, nie? że On chce tego nawrócenia, Jezus tego od nas chce, daje nam też y, zawsze szansę. Nie? Jezus to nie jest tak, że, że wiecie, jak gdzieś tam w szkole, czy, czy, czy w różnych może być tak miejscach, że coś tam zrobię, już nie ma dla mnie drugiej szansy. nie? Jezus, jakby oferta Jego zbawienia. Jest z nami do końca naszego życia. Nie? Nigdy nie jest za późno. Za późno będzie, jak już yy, zginiemy. Jak zginiesz, skończysz swoje życie, wtedy już nie będzie szansy na nawrócenie. A tak szansa jest całe życie. Nie? Można się nawrócić w dowolnym momencie swojego życia, ale lepiej tego nie odkładać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to życie się skończy. A po drugie, życie z Jezusem yy, jest dużo wspanialsze. Nie? Można powiedzieć, jest wspaniałe. Może nie wspanialsze nawet, bo to nie ma co tak porównywać. Jest wspaniałe, to jest dopiero Pełnia życia właśnie z Jezusem, pojednane, jak jesteśmy pojednani z Bogiem, On jest też w nas. To jest y, cudowne życie, dlatego nie ma co z tym zlekać, bo niektórzy gdzieś tam królowie czy coś takiego to tak robili, nie? żeby mieć to ostatnie namaszczenie, coś tam, e, czy przyjąć na przykład e, to dla nich to, tak wierzyli, że mszedł tuż przed śmiercią, żeby już później nie zdążyć zgrzeszyć, no to wtedy trafię, wiecie. E, czysty do. E, no myśleli, że do piekła, nie? Znaczy do nieba, nie? Ale mówię, samo takie spojrzenie, bo ktoś mógłby tak mówić, to sobie pogrzeszę, a na koniec życia się nawrócę. W rzeczywistości straci życie, a straci całe życie, a po drugie nigdy nie wiadomo, czy rzeczywiście na koniec tak zrobi. Także nie ma co tego odkładać. A dla wierzących też jest zastosowanie i przypomnienie, że Jezus też nas nie odtrąca, nie? Nie, nie jest tak, że my tak nam diabeł zawsze podpowiada, że jak zgrzeszymy, no to do niczego się nie nadajemy. Znowu zgrzeszyliśmy, znowu upadliśmy. Jezus na nas za darmo umarł, na przykład ktoś myśli, nie? w sensie na darmo, albo no, takie myśli, nie? że do niczego się nie nadaje, znowu to samo zrobiłem. Jezus, widzieliśmy, czytaliśmy w liście do Rzymian, wstawia się za nami, nie? zawsze nam daje drugą szansę. To nie jest, nie chodzi o to, że, że wiecie, mamy teraz akceptować ten grzech, ale nie można w taki sposób myśleć, że tam biczować się za bardzo, że tam się do niczego nie nadaje, dla mnie nie ma już miejsca na ziemi, nie wiem. To mi się znowu przydarzyło, ja będę zawsze upadał, nie? Zawsze jest szansa na nawrócenie, na odwrócenie się od grzechu, nie? Takim yy, pozytywnym akcentem zakończymy. Mówię, to nie jest akceptacja grzechu, ale zawsze jest szansa na odwrócenie się od grzechu. Za tydzień będzie... Dalszy ciąg tej rozmowy, nie? Ona już odchodzi. Jezus znowu, zobaczcie, w 12 wersecie będzie przemówił do nich tymi słowy, nie? I mówi o sobie: więcej będzie dalej spór, także, jakby to cały czas, mmm, cały czas już, yy, ta, już ten spór będzie praktycznie trwał, to już mówiliśmy, patrząc po, śmierci, po, po świętach, zbliżamy się, mówiliśmy już jakiś czas temu, nie? Patrząc na to, wcześniej to święto chyba namiotów było, nie? Że jesteśmy już gdzieś w ostatnim półroczu życia Jezusa na Ziemi, także te, te wydarzenia przyspieszają, a zobaczcie, jesteśmy dopiero w ósmym rozdziale, gdzie tam jest, gdzieś jesteśmy, jeszcze kilka ładnych rozdziałów przed połową, nie? bo rozdziałów jest ile 21, 22, 21, nie? czyli jesteśmy jeszcze grubo przed połową, a tu już mamy ostatnie pół roku życia Jezusa, czy nawet może krócej. Także widać, że rzeczywiście pod koniec ta narracja jakby zwalnia, nie? że wcześniej mieliśmy te kilka lat, a, a tylko parę rozdziałów. Ok, na dzisiaj tyle, żegnamy się z Wami. Do zobaczenia następnym razem.